Dzień dobry, Piotr Setkowicz, program Kontrrewolucja. Dzisiaj chciałbym wrócić do tematu, który omawiałem już kilka lat temu, jak powstają układy planetarne. W poprzednim programie, który był nadawany bodajże w 2017 roku, omawiałem teorie, które mają wyjaśniać powstanie naszego układu, Układu Słonecznego. No i starałem się pokazać, że tak naprawdę one nie wyjaśniają, jak to się stało, że ten nasz układ jest. A teraz chciałbym trochę ten temat pogłębić i opowiedzieć o tym, co wniosło do tej sprawy odkrycie planet pozasłonecznych. Jest to sprawa stosunkowo niedawna. No, przez długi czas uczeni wierzyli, że te planety istnieją, ale nie było sposobu ich wykryć. Dopiero takie pierwsze bezsporne odkrycie miało miejsce w roku 1992, 21 kwietnia. Polak Aleksander Wolszczan i Amerykanin Denny Frey odkryli pierwszą planetę, tak zwaną egzoplanetę. No i od tego czasu tych planet odkryto już ponad 4000. Tutaj dużą rolę odegrały satelity. To poproszę pierwszy slajd. O, tutaj no widzimy, co jest do przebadania. To jest nasza galaktyka. My jesteśmy gdzieś tutaj, to na tak zwanym ramieniu Oriona. To jest jedno z takich mniej ważnych ramion w naszej galaktyce. No mniej więcej jesteśmy tak w jej połowie. Nasza galaktyka to jest tak zwana galaktyka spiralna z poprzeczką. No tutaj jest właśnie to centrum galaktyki, ta poprzeczka. Nie znajdujemy się w centrum, ale nie ma powodu, żeby się o to obrażać, bo w centrum galaktyki, no po pierwsze, jest bardzo dużo gwiazd i tam życie nie miałoby szans, żeby przetrwać. No po drugie, jak to zwykle w centrum galaktyki, znajduje się tam czarna dziura, która może wszystko wciągnąć. Także to nie jest zbyt przyjemna perspektywa. No i nasza galaktyka to jest taka galaktyka trochę większa niż przeciętne. To jest, ona ma kształt dysku. Tutaj to jest jakby obraz tej galaktyki z góry. A średnica tego dysku, to się tak ocenia, to jest między 100 a 120 tysięcy lat świetlnych. No i no tak jak mówiłem, to jest dysk. On jest znacznie szerszy niż, jego szerokość jest znacznie większa niż grubość. Grubość tego dysku to jest tak około 1000 lat świetlnych. No i w tym dysku naszym jest przynajmniej 100 miliardów gwiazd, a być może nawet 400 miliardów, z czego do tej pory udało się przebadać jakieś 200 tysięcy gwiazd. No i tak jak powiedziałem, że odkryto około 4000 planet, które są skupione w prawie 700 układach planetarnych. No jeszcze zobaczmy, co jest do przeszukania. Poproszę następny slajd. No tutaj ten rysunek po tej stronie to jest rozmieszczenie galaktyk we wszechświecie. To astronomowie zrobili taką symulację,
co by zobaczył ktoś, kto by znajdował się odpowiednio daleko od naszego wszechświata. No więc zobaczyłby takie włókienka. Te włókienka są zbudowane już nie z gwiazd, tylko z galaktyk. Tak jak mówiłem, w naszej galaktyce jest co najmniej 100 miliardów gwiazd. No a ocenia się, że we wszechświecie jest co najmniej 100 miliardów galaktyk. No i one są rozmieszczone w taki sposób, są takie jakby włókienka, między tymi włókienkami są pustki. No i przypomina to układ neuronów w mózgu. No też niektórzy dopatrują się podobieństwa z układem krwionośnym. No raczej nie wygląda na to, żeby taka struktura mogła powstać w wyniku wybuchu. No ale to już taka uwaga na marginesie. Także na razie udało się ludziom przebadać naprawdę znikomo mały kawałek tego wszechświata. No i popatrzmy, czym to robiono. Poproszę kolejny slajd. No to jest teleskop kosmiczny Kepler, który z tych 4100 planet, które poznano do końca roku 2019, wykrył 2600. On krąży po orbicie okołosłonecznej. Działał przez 9 lat. W październiku 2018 roku zakończył swoją działalność i został zastąpiony przez radioteleskop TESS. Poproszę kolejny slajd. No tak on wygląda. No, w ciągu pierwszego roku swojej działalności TESS wykrył 29 egzoplanet. Także na razie trochę ma mniejszą wydajność niż Kepler. Być może już nie ma tylu planet do wykrycia w jego zasięgu. No ale zobaczymy, co będzie dalej. No, trochę powiem na temat metod, jakimi wykrywa się te egzoplanety. To poproszę kolejny slajd. No, to jest metoda najbardziej skuteczna, tak zwana metoda tranzytu. Polega to na tym, że jeżeli planeta przechodzi na tle gwiazdy, no to powoduje, że jasność tej gwiazdy spada i to można zobaczyć. No tutaj jest taka sytuacja, że ta planeta jest bardzo blisko gwiazdy i rzeczywiście, jak to później się okaże, to jest dosyć częsty przypadek. No i żeby taką planetę wykryć, to jeszcze jest potrzebne coś takiego. No, najlepiej widać ten spadek jasności, jeżeli się jest na przedłużeniu tej linii, która łączy środek gwiazdy ze środkiem planety. No i no jeżeli ten teleskop, który to obserwuje, znajduje się na jakiejś takiej linii nieznacznie pochylonej względem tej prostej właśnie przechodzącej przez środek gwiazdy i środek planety, no to też coś zobaczy. No jeżeli jest bardziej odchylony, to no to już nie zobaczy. Także to jest jednym z powodów, że może z tych miliardów gwiazd w naszej galaktyce na razie za przebadane uznano tak najwyżej wyżej 200 tysięcy. No jest jeszcze jedna metoda. No jest kilka metod. No i tutaj poproszę o taką animację, to będzie lepiej to można zilustrować. No tak się mówi, że planety krążą dookoła Słońca. Znaczy ogólnie dookoła gwiazdy, ale nie jest to do końca prawda, bo gwiazda też orbituje wokół tak zwanego środka masy. Także jeżeli jakaś gwiazda ma
ma w otoczeniu swoim planetę krajomokrążą, to ona też orbituje. No, w wypadku Słońca no, to nie jest to taka no, ta różnica między środkiem ciężkości Słońca a tym punktem, wokół którego ono orbituje, to nie jest zbyt duża i to też w innych gwiazdach też nie jest zbyt duża, bo Słońce stanowi ponad 99% masy całego Układu Słonecznego, no ale mimo wszystko gwiazda też się trochę rusza. No i można to wykorzystać do wykrywania planet, a to w taki sposób, no, że jak ona tak orbituje, to są takie chwile, że się zbliża do obserwatora i są takie chwile, że się oddala od obserwatora. I wtedy można wykorzystać zjawisko Dopplera, z którym się każdy zetknął, jeżeli przejeżdżał obok niego jakiś pojazd. Że dopóki pojazd się zbliża do niego, no to ten dźwięk jest wyższy, a kiedy nas pojazd minie, to dźwięk jest niższy. No i podobnie jest, jeżeli gwiazda zbliża się do nas, no to emituje to światło, które emituje, odbieramy jako światło o krótszej długości fali, a jeżeli się oddala, no to ta fala świetna się dla nas wydłuża. Także na tej podstawie, na podstawie badania tego widma promieniowania gwiazdy, śledząc te zmiany, że tam właśnie to widmo raz się przesuwa w kierunku większych długości, czyli w kierunku czerwieni, raz w kierunku mniejszych długości, czyli w kierunku fioletu, no to można zgadnąć, że wokół tej gwiazdy krąży jakaś planeta. Także to jest jedna metoda, która wykorzystuje to, że gwiazda orbituje. No, druga metoda polega na tym, no, że można śledzić to położenie gwiazdy na sklepieniu niebieskim. No i czasami się daje zauważyć, że ona się troszkę jednak porusza. No i to jest podstawa do tego, żeby podejrzewać, że też krąży wokół niej jakaś planeta albo nawet kilka. Z tym, że no, z tych dwóch metod bardziej jest wydajna ta metoda oparta na zjawisku Dopplera. Łatwiej zauważyć, że zmienia się długość emitowanego przez gwiazdę światła, niż zauważyć zmianę jej położenia. No jest jeszcze jedna metoda, poproszę kolejny slajd, to jest tak zwane soczewkowanie grawitacyjne. Tutaj jest wykorzystana teoria względności Newtona, Einsteina. No i chodzi o to, że w polu grawitacyjnym planety światło się ugina. No i można to wykorzystać do wykrywania planet. Także mamy tutaj gwiazdę. Ona wysyła światło. Tutaj jest planeta. W polu grawitacyjnym tej planety światło się załamuje. No i zostaje skupione i ktoś, kto obserwuje gwiazdę, no to jeżeli planeta przechodzi między nim a tą gwiazdą, to odbiera to w taki sposób, że gwiazda zwiększa swoją jasność. To jest metoda, która jest stosowana do wykrywania gwiazd położonych daleko. Także to jest zwykle tak, że ta gwiazda, która jest źródłem światła w tej metodzie, znajduje się o przynajmniej kilka tysięcy lat świetnych od tej planety, a teleskop znajduje się jeszcze kilka tysięcy lat świetnych od tej planety po drugiej stronie, bo to ugięcie jest bardzo niewielkie. Także tą metodą odkryto planetę, która jest odległa od nas o 20 tysięcy lat świetnych, no i to jest prawdopodobnie najdalsza planeta, o której
istnieniu do tej pory udało się nam dowiedzieć. No i tym zjawiskiem, które chciałbym najpierw omówić, takim zaskoczeniem największym chyba, które przyniosło badanie tych pozasłonecznych układów planetarnych, to są tak zwane gorące olbrzymy. To poproszę kolejny slajd. Właśnie jedną z pierwszych planet, które zostały odkryte, to był właśnie taki gorący olbrzym. No, tak jak zdecydowana większość tych planet, które zostały odkryte, to zostało, te planety zwykle są odkrywane metodą tranzytu z tych 4100 planet, które odkryto, to metodą tranzytu odkryto prawie 3000. No i zauważono właśnie, że gwiazda zmienia swoją jasność co kilka dni. No i powodem tego było to, że no na tle tej gwiazdy przechodziła planeta i to była planeta wielkości Jowisza, ale znajdująca się w położeniu, którego nikt nie oczekiwał, bo ona znajdowała się w odległości mniej więcej 500 tak zwanej jednostki astronomicznej, czyli od średniej odległości Ziemi od Słońca. Tak dla porównania, najbliższa planeta gwieździe w naszym Układzie, czyli Merkury, znajduje się w odległości 0,38 tej jednostki astronomicznej, czyli odległości Ziemi od Słońca. No i oczywiście odpowiednio jest do tego ten czas obiegu krótszy. Także ten właśnie tak zwany gorący Jowisz, jak nazwano tę planetę, obiega gwiazdę w ciągu 3 dni, 3,5 dnia. I takich planet odkryto więcej. Ta akurat, która tutaj, to znaczy to nie jest zdjęcie tej planety, to jest obraz, tak to sobie artysta wyobraża. To jest planeta oznaczona HD 209458b, zwana też Ozyrysem. Ona właśnie znajduje się w odległości tych 500 jednostki astronomicznej, czyli to jest mniej więcej 7,5 miliona kilometrów, no podczas gdy Merkury jest w odległości 57 milionów kilometrów od Słońca. No, zwykle jest tak, że takie obiekty znajdujące się blisko jakiejś większej masy, to cały czas zwrócone są jedną stroną do tego obiektu o większej masie. To tutaj przykładem jest Księżyc, który jest ciągle zwrócony tą samą stroną do Ziemi. Także astronomowie uważają, że tak samo jest tutaj z tym Ozyrysem. No i tak się ocenia, że ta strona zwrócona w kierunku gwiazdy to jest rozgrzana do temperatury około 860 stopni. No i to, co tutaj jest narysowane tak na niebiesko, to jest wodór, który jest wydmuchiwany przez wiatr gwiazdowy, czyli cząstki, które gwiazda emituje. Także ten Ozyrys traci w każdej sekundzie, tak się ocenia, około 10 tysięcy ton wodoru. No i ten ogon, który się za nim rozciąga, to jest coś podobnego jak za kometą, tylko
tylko no, znacznie bardziej gęsty. No tak ma około 200 tysięcy kilometrów długości. Nie jest to jedyna taka planeta. No inny taki gorący jowisz to jest planeta o znaczeniu Pegasi 51b w gwiazdozbiorze Pegaza przy gwieździe Helvetios. Ta planeta no to też została zakwalifikowana jako gorący jowisz, to znaczy ma podobny skład jak jowisz, ma zbliżone rozmiary. No masa tego Pegasusa 51b to jest 47 setnych masy jowisza. No i ona jest jeszcze bardziej rozgrzana. Tam się ocenia, że ta temperatura od strony gwiazdy wynosi 1300 stopni. To nie jest też rekordzista. Jest taka planeta oznaczona WASP 19b w gwiazdozbiorze Żagla. Ona znajduje się tak blisko swojej gwiazdy, że obiega ją w ciągu 18 godzin. No i tak się ocenia, że jest ta zwierzchnia część planety nagrzana przez tą gwiazdę do temperatury ponad 2200, może 2300 stopni. To jest no, w porównaniu z naszym jowiszem dosyć niezwykłe, bo nasz jowisz znajduje się daleko od Słońca i no, ma temperaturę już tam na powierzchni swojej tak około minus 130 stopni Celsjusza. No, poproszę kolejny slajd. No tutaj widać taką schematyczną budowę naszego jowisza. Także to wewnątrz to jest jądro skaliste. No oczywiście nikt tam nie był, ale tak astronomowie zgadują, że właśnie na tym jądrze skalistym odkładał się wodór. Później jest taka duża warstwa, taka duża sfera wodoru metalicznego. Ta nazwa jest trochę myląca, bo to ten wodór nie jest metaliczny dlatego, że jest ciałem stałym, tylko dlatego, że dobrze przewodzi prąd, ale on jest w stanie ciekłym. No później jest warstwa takiego zwykłego, ciekłego wodoru, no a potem jest wodór już w stanie gazowym, który tworzy taką jakby atmosferę jowisza. Także składa się on głównie z wodoru, tak gdzieś 90% masy naszego jowisza to jest wodór, 10% mniej więcej to jest hel, no i takie śladowe ilości metanu, etanu, amoniaku i innych tego typu gazów można w nim stwierdzić. No i te gorące jowisze, no, tak jak już mówiłem, mają podobny skład chemiczny, mają podobne rozmiary, no tylko znajdują się przy gwiazdach, czego nikt nie oczekiwał, czego nikt nie uważał za możliwe. No poza takimi gorącymi jowiszami znajduje się też gorące Saturny. No Saturn jest trochę mniejszą planetą, ale budowę ma podobną. No z tym, że w Saturnie to wodór stanowi 96% masy, hel 3%, no i te inne gazy typu metan, etan i amoniak, no i jeszcze parę innych, to są też śladowe ilości. Wykrywa się też
gazowe Neptuny. Neptun jest jeszcze mniejszy od Saturna, chociaż też w porównaniu z Ziemią to jest olbrzym, no i tak też nazywa się te planety gazowymi olbrzymami. No tylko Neptun ma zawartość wodoru około 80% i około 19% stanowi hel. No też takie planety wykrywa się przy gwiazdach. Także no takich tych gorących olbrzymów wykryto już co najmniej 10. No i chciałbym powiedzieć, na czym polega ten problem i dlaczego ten fakt no jest takim no, poważnym problemem dla tych wszystkich, którzy uważają, że powstanie układów planetarnych da się wyjaśnić no, bez odwoływania się do sił nadprzyrodzonych. To poproszę kolejny slajd. No tutaj tak trochę streszczę to, co mówiłem w tym programie o Układzie Słonecznym. Według no, tej teorii powstania Układu Słonecznego, która w tej chwili jest powszechnie uznawana, wszystko zaczęło się od takiego obłoku gazowo-pyłowego wokół gwiazdy. Ten obłok to się znajduje w gwiazdozbiorze Byka. To jest tak zwana, ta gwiazda, która jest w środku, to jest tak zwana T Tauri. No i ona jest uważana właśnie za przykład takiej gwiazdy, która za parę milionów lat będzie miała układ planetarny, który się wytworzy właśnie z tego obłoku. Ten obłok wiruje. No i właśnie skutkiem tego, że wiruje, no to w tej płaszczyźnie, w której działa siła odśrodkowa, to zapada się stosunkowo wolno. Natomiast w innych kierunkach zapada się szybko, także z obłoku robi się dysk, który następnie ma się dzielić. No, tak też się uważa, że było w przypadku naszego Układu Słonecznego. I segregować. No i poproszę kolejny slajd, to będzie lepiej widać. No to jest też taka wizja artysty. No, dzieje się coś takiego, że blisko gwiazdy skupiają się najcięższe pierwiastki, te lżejsze coraz dalej są. No i z tych pyłów tworzą się najpierw, miały się tworzyć najpierw grudki, potem coraz większe głazy i to się tak, one się tak miały zbijać. I z tego miały się tworzyć planety skaliste. No i tak intuicyjnie, to można tutaj mieć podejrzenia co do takiej możliwości, czy z pyłu może się utworzyć głaz, bo że z głazu może się utworzyć pył, no to każdy widział, ale tak się wydaje, że odwrotnie to mogą być problemy i uważam, że to jest rzeczywiście największa tajemnica tej całej teorii. I nawet naukowcy to przyznają. To poproszę kolejny slajd. No to jest fragment materiałów dydaktycznych Polskiej Wyższej Uczelni. I tutaj właśnie autor tego opracowania przyznaje, że istnieje coś takiego jak bariera metrowa.
Znaczy, nieznane są procesy pozwalające na utworzenie się kilometrowych ciał z pyłu o rozmiarach rzędu centymetrów. Doświadczenia laboratoryjne oraz prace teoretyczne pokazują, że dla ciał o średnich rozmiarach od 1 cm do 1 metra zderzenia prowadzą raczej do fragmentacji niż do dalszej koagulacji. No i tutaj to co dalej jest napisane, to jest wyraz nadziei autora czy autorów tego opracowania. No natomiast tutaj oni opisali stan faktyczny. Nikt nie zaobserwował czegoś takiego, żeby grudki zbijały w wymiarach kilku milimetrów czy centymetra, zbiły się w coś większego. A nakazuje się nam to wierzyć przy podawaniu, w jaki sposób powstał Układ Słoneczny. Także to właśnie zwracam uwagę, bo to jest największa tajemnica wiary w tej całej opowieści. Że owszem, w wyniku działania sił elektrycznych może dojść do czegoś takiego, że drobiny pyłu się połączą, ale no to w dalszym ciągu pozostaje pył. Natomiast przejście tej bariery metrowej, w jaki sposób, nikt tego nie zaobserwował, nikt z tego co wiem nie ma żadnego pomysłu, w jaki sposób by się to stać mogło. No ale idźmy dalej. No w końcu utworzyły się te planety. Na tych skalistych jądrach znajdujących się daleko od Słońca, czyli tam, gdzie jest chłodno, zaczął się odkładać wodór oraz inne gazy. No a tutaj bliżej Słońca utworzyły się tak zwane planety skaliste. Potem komety przyniosły na nich wodę, kiedy ostygły. No a Ziemia akurat znalazła się w takim szczęśliwym położeniu, że jest w takiej odległości od Słońca, że ta woda ani nie wyparowała, ani też w całości nie zamarzała. No i dzięki temu możliwe było życie. No tutaj jeszcze trzeba dodać, że do tego, żeby to życie mogło powstać, to jeszcze parę innych warunków musiało być spełnionych. No między innymi że Ziemia musiała mieć pole magnetyczne, które chroni przed wiatrem słonecznym, żeby ten wiatr słoneczny nie wydmuchał atmosfery, no i też nie zabił życia. No i też, że sama gwiazda musi być bardzo stabilna. Ta energia emitowana przez Słońce się zmienia w bardzo małym przedziale. To jest niezbyt często spotykane, także no, mieliśmy szczęście i co do odległości Ziemi od Słońca, i co do samego Słońca, i pola magnetycznego. No i jeszcze przynajmniej jedna rzecz była takim szczęśliwym zbiegiem okoliczności, że orbita Ziemi właśnie jest bardzo zbliżona do okręgu, co też nie zawsze się spotyka. Także mówię o tym, żeby pokazać, że ten ciąg szczęśliwych zbiegów okoliczności, który doprowadził do powstania życia, to się nie zaczął w tym momencie, kiedy związki organiczne pływały w wodzie, tylko znacznie wcześniej. No, tutaj jeszcze w tych, jeżeli chodzi o te gazowe olbrzymy, to też uczonym się pewne rzeczy nie zgadzają, bo
wydaje się, że Neptun powinien być przed, być za Marsem, a Uran za Neptunem, ale przed Jowiszem. No i powstają różne teorie, jak to one się przemieściły. No i też, no, też jeżeli by to takie coś miało miejsce, no to też mieliśmy, to by znowu mieliśmy, trzeba było powiedzieć, że mieliśmy ogromne szczęście, że takie przestawienie nie zaburzyło orbit pozostałych planet. No, to by prędzej czy później spowodowało, że orbita Ziemi stałaby się eliptyczna, no i przez część swojego obiegu albo Ziemia byłaby za blisko Słońca, albo zbyt daleko i życie też nie mogłoby powstać. No i no według tej teorii, którą tutaj tak w skrócie bardzo i pobieżnie przedstawiłem, no to gazowe olbrzymy nie mogą powstać blisko gwiazdy. No bo do tego, żeby taki gazowy olbrzym powstał, no to konieczne jest, żeby ten skalisty rdzeń był zimny, żeby wodór był zimny i żeby się mógł osadzać na nim, i żeby ta planeta, która składa się głównie z wodoru w stanie ciekłym, no mogła się spokojnie utworzyć. No ale te gazowe olbrzymy w innych układach planetarnych istnieją. Jest ich przynajmniej 10. No i coś z tym trzeba zrobić. Tutaj jeszcze trzeba o jednej rzeczy wspomnieć, no, że zgodnie z tą teorią tworzenia się układów planetarnych, którą przedstawiłem, to wszystkie planety powinny obiegać gwiazdę w tą samą stronę i to powinna być ta strona, w którą kręci się gwiazda, no bo skoro one powstały z jednego obłoku, no to tak właśnie powinno być. No tymczasem większość tych gazowych olbrzymów obiega te gwiazdy w przeciwną stronę. No i to jest kolejna zagadka, której uczeni nie potrafią rozwiązać. No jak wspomniałem, tych gazowych olbrzymów wykryto już przynajmniej 10. No i większość z nich ma nie tylko nieprawidłową pozycję, ale też w nieprawidłowy sposób obiega swoją gwiazdę. No w jaki sposób próbowano wyjaśnić przynajmniej ten fakt, że te gazowe olbrzymy znajdują się tak blisko? No tutaj rozwinięto taką teorię migracji planet. No ona w skrócie przedstawia się w taki sposób, że kiedy te planety powstały, no to pozostało jeszcze dużo gazu i dużo pyłu i ten gaz i pył hamował planety w ich ruchu wokół gwiazdy. No i to spowodowało, że one się przenosiły na coraz niższe orbity, coraz bliżej Słońca. I takie wyjaśnienie jest powszechnie podawane. Z tym, że jest tutaj taki problem, o którym no, wspomina się dosyć niechętnie, ale w niektórych pismach przyznaje się, że ten problem jest. I ten problem polega na tym, że owszem, taką migrację można wywołać, ale kończy się ona w jeden sposób tylko. Kończy się w taki sposób, że planeta spada na gwiazdę. Prowadzono różne symulacje, badano różne warianty, no i z tego, co ja przeczytałem, no to wynika, że nie znaleziono sposobu, w jaki można by tą tak zwaną migrację drugiego typu, bo tak to się tłumaczy, to zjawisko, które miałoby doprowadzić do tego, że te gorące gazowe planety znajdują się w tym miejscu, gdzie się znajdują.
że nie znaleziono sposobu, w jaki mogłaby się ta planeta zatrzymać. I ta migracja kończy się upadkiem, zależnie od przyjętych warunków, dosyć szybko, bo to jest od 100 lat do paru tysięcy, bodajże do 10 tysięcy lat trwa, zanim gwiazda połknie, że tak powiem, taką gazową planetę. No i jeżeli coś się zmieniło, jeżeli znaleziono sposób na to, żeby takiego gazowego olbrzyma zatrzymać przed upadkiem na gwiazdę, to bym prosił o informację. No z tego, co ja wiem, to uczeni się nad tym głowią i niczego nie wymyślili. Nie jest to jedyna rzecz, nad którą astronomowie się zastanawiają. To poproszę kolejny slajd. To jest też taka wizja artystyczna układu Si Tauri, gdzie znajduje się gwiazda, którą, jak to zgodnie z teorią powstawania układów planetarnych uczeni oceniają, że jest to gwiazda młodziutka, ma jakieś 2 miliony lat, to dowodem na to jest to, że istnieje wokół niej bardzo gęsty obłok pyłowo-gazowy. No i tutaj jest kilka problemów. Jest obłok gazowo-pyłowy wokół tej gwiazdy, a jednocześnie są planety. I to jest pierwsza trudność, bo tych planet nie powinno być. Według teorii to one się jeszcze nie powinny utworzyć. Tymczasem one są. No i są to cztery gazowe olbrzymy. No i najbliższy z nich to jest właśnie jeden z tych gorących Jowiszy. Później jest następna planeta podobna do Jowisza, która jest już trochę dalej, w bardziej przyzwoitej odległości. Kolejna planeta jest już podobna do Saturna. Jest jeszcze jedna planeta podobna do Saturna. Z nią jest taki problem, że ona znajduje się znowuż według teorii zbyt daleko, żeby powstać. Ona się znajduje 3 razy dalej od gwiazdy niż Neptun, który jest w tej chwili uważany za najdalszą planetę Układu Słonecznego, odkąd Pluton został zdegradowany do planety karłowatej. Także tutaj jest kilka problemów. No jeden to jest ten gorący Jowisz, który no jest za blisko. No a po drugie w ogóle go nie powinno być, bo jeszcze nie czas na to, żeby on się utworzył. No później są te dwie planety, które można by uznać, że są mniej więcej na właściwych pozycjach, ale też się za wcześnie utworzyły. No jest jeszcze ta ostatnia planeta, która jest według teorii zbyt daleko, no i też, no, tak jak wszystkie inne, utworzyła się zbyt wcześnie. Tak więc no tutaj mają astronomowie nad czym myśleć, ale jest jeszcze jedna poważna łamigłówka, którą stanowi planeta, która się znajduje przy gwieździe Hac 6. Ta planeta Hac 6 to jest tak zwany czerwony karzeł. Ona świeci bardzo słabo. Wysyła mniej więcej 5% tej energii, którą wysyła Słońce. No i przy tej planecie w odległości około 5 milionów kilometrów znajduje się znowuż ten gorący Jowisz, bo to tak właśnie no, rozmiarami i masą, no to najbliższy jest Jowiszowi i Saturnowi. Znaczy, jeżeli chodzi o rozmiary, no to jest zbliżony do Jowisza, jeżeli chodzi o masę, to zbliżony do Saturna.
No i on, i to jest cały układ planetarny tej gwiazdy. No i znowuż ta planeta zgodnie z teorią nie miała prawa się utworzyć. No a jednak jest. Także te odkrycia, które do tej pory zostały dokonane, no to tylko zwiększają ilość znaków zapytania, jeżeli chodzi o proces tworzenia się układów planetarnych. No i z tym szukaniem jakiegoś wytłumaczenia faktu, że te układy planetarne istnieją, to jest no coś podobnego jak z szukaniem, z procesem szukania, który prowadził Puchatek, szukając prosiaczka. Wchodził do tej jamki, w której prosiaczek powinien być, a im bardziej tam zaglądał, tym bardziej prosiaczka tam nie było. No uważam, że jest to określenie, które dobrze oddaje istotę sprawy. No i tak chciałbym jeszcze, kończąc, podzielić się takim moim nienaukowym podejrzeniem, że, no, że Bóg w taki sposób rozmieścił te egzoplanety, ponieważ wiedział, że przyjdzie taki czas, że ludzie będą uważali, że ten świat powstał sam z siebie i żadna siła nadprzyrodzona nie była do tego potrzebna. No i rozmieścił je w taki sposób, żeby ludzie się jeszcze zastanowili. No, dziękuję za uwagę.